jak w takim, to jest twoje pytanie, jak w takim razie patrzysz na medialne samobójstwo polskiego kościoła dokonane podczas konferencji prasowej na temat pedofilii? Co masz na myśli? W sensie, a ty nie widziałeś, czemu, co to było? Czemu nazywasz to samobójstwem? Ja widziałem, co jestem dziennikarzem 23 czemu lata. Czemu nazywasz to samobójstwem? No to było fantastyczne, modelowe, medialne samobójstwo. Mhm. Za małym stoliczkiem usiadło kilkunastu panów w sukienkach czarnych. Mhm. Brakowało mi zielonego po prostu sukna, które mogli postawić. Usiedli tacy zmęczeni. Mhm. No i powiedzieli, że generalnie to jest nagonka na kościół. I że, no nie, że się nic nie stało, no jest gdzieś na 600 osób, to mało w sumie. A w ogóle to LGBT jest wszystkiemu winno. No błagam cię. Ja po prostu, wiesz co, ja wtedy siedziałam, patrzyłam na społecznościówki, co się działo. Patrzyłam, co pisał Hołownia, Jola Szymańska, co się działo na Twitterze. I jak oni pisali na zasadzie nie wierzę, bo ja myślałam, że tylko ja jestem jakaś stuknięta. Wiesz, ja nie jestem, ja mnie w kościele nie było 13 lat, nie tęsknię. Ale to są ludzie, którzy są jakby takimi rozsądnymi głosami współczesnego kościoła, tak? I oni siedzą i piszą na Twitterze nie wierzę. Upadek, koniec. W ogóle dlaczego my tu jeszcze jesteśmy? Co nas tutaj jeszcze trzyma? Bo masz kilku smutnych panów, którzy usiedli, no właśnie LGBT. I że to jest ważniejsze. Co myślisz, kurczę, jest ponad 600 ofiar stwierdzonych, tak? To jest początek, to jest wierzchołek góry lodowej. Mówi się, że to jest problem. Może nie wszyscy księża gwałcą i nikt nie mówi, że wszyscy to robią, ale jeżeli Kowalski zgwałci dziecko, idzie do więzienia. Film Sekielskich pokazał, że jak ksiądz gwałci dziecko, to się tak nie dzieje, że go biskup kryje, że go przenosi z parafii do parafii, to ludzi wkurza, że jesteście ponad prawem, a tu usiadło kilku smutnych panów i że LGBT jest wszystkiemu winno. Błagam cię, po prostu to jest, wiesz co, małe dziecko, jak zrobi kupę w majtki, to mówi, że nie ono, tylko koleżanka. To jest dokładnie to samo myślenie. Ja wiem, że to jest niepopularne, ale oni zachowywali takie małe przedszkolaczki, na zasadzie, wiesz, coś rozwalił, nie, to ja, to ten drugi. No proszę cię. Wziąć to na klatę, wziąć to po męsku, po ludzku po prostu, wiesz, z jakąś empatią do tych ofiar. Tego tam nie było. Ja siedziałam przed telewizorem, ja byłam naiwna, myślałam, że powiedzą przepraszamy wszystkich, bardzo. Jest nam strasznie przykro. Magiczne słowa, przepraszam. Mama nas tego uczyła. Jak zrobisz coś głupio, przeproś. Magiczne słowo, działa. Nie padło. Grzesiek? A co odpowiedziała? Coś próbowałeś z prymasem się bronić. Tak, wiem, też mi to chodzi po głowie. Znaczy jakby, no my się tak właśnie kłócimy trochę, nie? Że Karolina próbuje pokazać jedną stronę, nie widząc drugiej, nie? Znaczy, no właśnie był tam prymas, no oczywiście arcybiskup... Ale jakoś mało się odzywał. Czekaj, ale arcybiskup Józef, no rzeczywiście mało się odzywał. No właśnie. Ale ja miałem wrażenie, jak patrzyłem na jego twarz, że jakby właśnie widzi tą klapę medialną, tak? To znaczy, że widzi, że... To mógł wstać i wyjść i powiedzieć kończymy. No nie, no bo jakby też nie Kościół na tym polega, że jak mi się coś nie podoba, to wychodzę, nie? Tak, zostaje do końca, jak na Titaniku, utonę razem. Nie utonęliśmy, żyjemy dalej. No. Tylko, że właśnie jakby musimy zobaczyć... Oczywiście nie można tego bronić, w sensie medialnym, tak? Bo jakby... Grzesiek, nie można było wynająć agencji PR-owej, która by im można to ustawiła było. W jakimś być może innym dzisiaj miejscu. Po paru miesiącach byliby mądrzejsi, nie wiem. Wtedy zareagowali mamy w ten sposób. Mamy 2019 rok. Poczekaj. Instrukcje, jak zrobić konferencję pracową, są w Google'ach. Może nie mają Google'i. Chyba nie mają. Ale jakby chciałem tylko powiedzieć właśnie to, że był tam prymas Polak, nie? I jego... Dobra, może mówił nieporadnie, ale... Ale on jest prymasem. No dobrze, ale powiedział, myślę, że bardzo ważne rzeczy powiedział, to znaczy właśnie mówił o współczuciu, nie? Jakby powiedział właśnie to, co masz jako zarzut, że trzeba zobaczyć bardzo konkretne osoby. Nie użył słowa pochylić się, nie? Tylko właśnie, że zobaczyć, że trzeba je zauważyć. Czemu się śmiejesz? No, bo mówisz do mnie, jakbym nie była dziennikarzem i nie rozumiała, no ja wiem, nie wiedziała, ja co księdzem, się przedostaje tym, do języka medialnego. Ja to rozumiem, nie? Jakby to wiesz, no jeżeli ktokolwiek troszeczkę posłuchał rzeczy medialnych, to wie, że to była medialnie, to była klapa. I żyjemy tego w XXI wieku, ludzie są w stanie na spokojnie przyjąć 30 sekund do minuty informacji w jednym kadrze. Na miłość boską, to są podstawowe informacje medialne, które dostaje dziennikarz, który dostaje się jako stażysta, nie wiem, czy do telewizji trwam, ale do TVN24 na pewno. I wypadało to po prostu inaczej ustawić, powiedzieć każdemu z panów, co ma mówić, albo kto ma się po prostu zamknąć, bo niestety powinni niektórzy. I może by poszedł ten przekaz, o którym ty mówisz. Poszła totalna masakra.
totalna medialna masakra. I w ogóle jakby to byli ludzie z innej bajki, jeżeli chodziło o pokazanie przepaści między światem Kościoła, a światem normalnych ludzi, którzy mają media, siedzą, oglądają przed telewizorami i może naiwnie jak Szymon Hołownia, którego śledziłam wtedy na socialach, mieli nadzieję, że coś padnie, że będzie jakieś oświecenie, to wypadałoby się pochylić w stosunku do tych ludzi. Nie, tam po prostu usiedli pewni siebie panowie, trochę zasmuceni i wszystko zrzucili na LGBT. No na miłość boską, no. To w ogóle, wiesz, to z każdego punktu widzenia była to masakra i było to medialne samobójstwo. No przecież jak myśmy robili tę książkę, ja sobie na początku napisałam jakieś zagadnienia, według których będę pytała, rozmawiała z Grzegorzem. Sławek Rusin siedzi w pierwszym rzędzie, świadkiem, wysłałam mu to. Myśmy się spotykali co tydzień, ja nie musiałam mieć żadnej drabinki. Wystarczyło, że włączyłam jakieś wiadomości, bo weszłam sobie na pierwszą stronę portalu. Co tydzień jakieś hity były. I to takie hity, że naprawdę ja siadałam, patrzyłam na niego, było mi go żal trochę. Bo ja mówię, no... Nie, bo mi jest gdzieś go żal, bo on rozsądnie gada. Może jakby on tam siedział za tym stołem wtedy, to by ludzie zrozumieli, że to nie jest tak, że są jacyś smutni panowie w sukienkach, którzy w ogóle nie rozumieją, o co chodzi. Nawet głupiej konferencji w XXI wieku nie są w stanie zrobić. Naprawdę stażysta to zrobi z każdej redakcji, by to ustawił. Naprawdę, inaczej by ustawił kamery, światło, tam wszystko było złe, wszystko. Więc wiesz, pogarda, myślę, to jest dobre słowo, niestety, pogarda tej instytucji. Nie, ale myślę, że pogarda, wiesz co, już jest do oceniającym. Bo szacunkiem tego nie nazwę. No dobrze, tylko że to zakładasz taką intencję, no. No nie, może intencja była dobra, ale wiesz, dobrymi intencjami, to wiesz, co jest wyprukowane. Nie wiem, bo nie byłem, ale... No to trafisz.